Witajcie w Loxon Explained, serii filmików dla wszystkich fanów technologii, partnerów Loxon oraz tych, którzy chcieliby nimi zostać. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dzisiaj szczegółowo przedstawić Wam produkt, który całkowicie zmienia koncept sterowania Loxon – TouchFlex. Standard przycisków Loxon zrewolucjonizował świat automatyki domowej i budynkowej. Kilkaset tysięcy budynków jest kontrolowanych za pomocą Touch Loxon, ale w wielkich projektach, takich jak na przykład hotele, często zdarza się, że gość nie miał nigdy styczności ze standardem Loxon. Właśnie dlatego opracowaliśmy produkt, który jest jeszcze bardziej wszechstronny i jeszcze łatwiejszy w obsłudze – TouchFlex. Każdy TouchFlex jest indywidualnie grawerowany według wytycznych klienta i posiada pełną konfigurację niezbędną do kontrolowania żądanych funkcji. Pokażemy Wam teraz, jak skonfigurować i zamówić swój własny przycisk TouchFlex. W naszym konfiguratorze online znajdziesz wiele różnych szablonów i układów. W kolejnym kroku możesz wybierać spośród ponad 200 rozmaitych ikon z naszej biblioteki i umiejscawiać je na obszarze przycisku. Dodatkowo w grupach symboli znajdziesz sugestie ikon, które dobrze do siebie pasują. Po lewej stronie TouchFlex znajdują się trzy diody LED pokazujące status. Możesz sam zdecydować, czy i kiedy powinny się zapalić. Nasza rada? Wykorzystaj górną lewą powierzchnię dotykową na oświetlenie. Dioda statusu poniżej będzie również spełniać rolę lampki orientacyjnej w nocy. Możesz także wybrać wariant swojego TouchFlex, Tri lub R, biały, antracytowy lub antracytowy w wersji luminescencyjnej. Ponownie możesz dostosować układ przycisku i zdecydować, czy chcesz dodać strzałki w górę i w dół, czy też nie. Po wybraniu pola ikony możesz dostosować jej rozmiar, a także dodać opis i zmienić rozmiar czcionki. Szczególną cechą tego konfiguratora jest to, że możesz w nim bezpośrednio zdefiniować funkcjonalność. Sam określasz, jaka funkcja będzie kontrolowana przez daną ikonę. W szczególności w projektach takich jak hotel czy kompleks biurowy można wykorzystać wiele przycisków TouchFlex z tą samą funkcjonalnością. Produkt trafia do Ciebie w pełni skonfigurowany. Musi zostać jedynie podłączony i nauczony. Funkcja jest zdefiniowana w obszarze API Command. Na przykład, aby przełączać pomiędzy stanami oświetlenia, komenda API, która będzie uruchamiana poprzez klikanie na strzałki, może zostać zdefiniowana przez strzałek, na przykład następna lub poprzednia scena. Obszar wyświetlany tekst pozwala skonfigurować, co powinno się wyświetlać na matrycowym wyświetlaczu LED-owym, kiedy dany przycisk zostanie wciśnięty. Może być to dowolny tekst lub też API command. Każda komenda API do konfiguracji składa się z kilku obszarów. Blok, wejście do niego i sama komenda. Aby konfiguracja była jak najłatwiejsza, konfigurator zasugeruje Ci predefiniowane funkcje, które pasują do wybranej ikony. Rozpocznijmy konfigurację. W górnej części listy mamy sterownik oświetlenia, który chcemy wykorzystać do przełączania pomiędzy różnymi scenami. Funkcja proponowana przez konfigurator to: wybierz scenę. Jeśli zaakceptujemy tę sugestię, wyświetlany tekst i konfiguracja strzałek zostaną automatycznie dodane. Komendy API można również ze sobą łączyć. Dobrym przykładem jest budzik. Proponowana funkcja w tym przypadku łączy ustawienie godziny i samą aktywację budzika. Wykorzystujemy diodę statusu, aby pokazać, czy alarm jest uzbrojony. W następnym kroku skonfigurujemy to w Loxon Config. Wybierz ikonę, dodaj wcześniej zdefiniowaną funkcję i gotowe. Możesz także zbudować swoją własną funkcjonalność używając API command. W naszej dokumentacji znajdziesz na ten temat odpowiedni wpis. Aby kontrolować temperaturę, wybieramy sugestię ustawienia temperatury w inteligentnym regulatorze pomieszczeniowym. Tutaj również dwie komendy są ze sobą połączone. Przełączanie się na ustaloną temperaturę wyjściową i wybieranie temperatury. Wartości zmieniamy klikając na strzałki. Dostosowując głośność muzyki, również korzystamy z odpowiednich sugestii konfiguratora i dostosowujemy poziom dźwięku używając strzałek lub klikając właściwy przycisk.
Aby przełączać pomiędzy naszymi ulubionymi piosenkami, również używamy strzałek po kliknięciu na odpowiedzialny za to przycisk. Przypisanie przycisku do kontroli systemu zacieniania jest równie proste. Proponowana funkcja zapewnia nam komendy, aby móc odsłaniać i zasłaniać okna. Teraz wykorzystamy wolną przestrzeń i diody statusu, aby aktywować tryb nocny i wyświetlać jego status. Predefiniowana funkcja nie jest w tym przypadku dostępna. Wybieramy blok przełącznika z API Command. Chcemy włączać i wyłączać go za pomocą przycisku, czyli przełączać z jednego trybu w drugi. Komenda jest gotowa. Dioda statusu jest potem przypisana w Loxon Config. Kiedy zakończymy konfigurację naszego Touch Flex, możemy ją zapisać, dzielić się nią z innymi lub od razu złożyć zamówienie. Jeśli otrzymałeś już Touch Flex i uczysz urządzenie przez Tri lub R, a połączenie z internetem jest dostępne, konfiguracja zostanie wgrana automatycznie. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś swojego przycisku, ale chciałbyś już otworzyć jego konfigurację, skopiuj Config ID i wklej go do Loxon Config. Połączenie z internetem jest tu niezbędne. Jeśli z kolei pracujesz offline, na przykład na placu budowy, możesz ściągnąć plik wcześniej, a w nim zawarte będą wszystkie zdefiniowane funkcje Touch Flex. Teraz pokażemy, jak to wszystko wygląda w Loxon Config. Nasz Touch Flex został już nauczony. Najpierw przyjrzyjmy się jego funkcjom. Klikając na Edytuj, pojawia się okno dialogowe, w którym wszystkie zdefiniowane funkcje w konfiguratorze już są dodane. Można tu również zmienić komendy API. Jasność wyświetlacza i diod może być zmieniona we właściwościach. Jasność może być również dostosowywana przez wyjście. W rozwijanym menu możesz wybrać, co będzie wyświetlane na ekranie Touch Flex. Godzina, data, temperatura i wilgotność lub dowolny inny tekst, który może być przesłany przez wyjście tekstowe. Teraz należy przeciągnąć API konektor na odpowiednie bloki funkcyjne. Dzięki wcześniej zdefiniowanej funkcjonalności moduł automatycznie wie, co zrobić, kiedy przycisk jest wciśnięty. Brakuje nam jeszcze diod statusu. Łączymy LED 1 z funkcją światła dziennego i negujemy ją, ponieważ chcemy, by LED ten aktywował się w nocy. Podłączamy teraz LEDy 2 i 3 do budzika i trybu nocnego. Touch Flex ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, który teraz podłączamy do inteligentnego regulatora pomieszczeniowego. Wszystkie te procesy są także wykorzystywane przez autokonfigurację. Zaoszczędza to mnóstwo czasu. Całość można dowolnie testować za pomocą symulacji. Przełączamy pomiędzy stanami oświetlenia, ustawiamy lub aktywujemy budzik. Przełączamy pomiędzy ulubionymi piosenkami, zmieniamy temperaturę i wiemy, czy tryb nocny jest aktywny. Jak widać, nowy Touch Flex może nie tylko być indywidualnie dostosowany do Twoich potrzeb pod względem wyglądu, ale także funkcji. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Touch Flex znajdziesz w naszej dokumentacji online. Jeśli podobał Ci się ten film, będziemy wdzięczni za kciuki w górę i subskrypcję naszego kanału.